Dzień dobry, dzisiaj opowiem o spotkaniach autorskich. Kto mnie organizuje? Czy mam menadżera? Jak łączę spotkania? Jak jeżdżę na spotkania? I czym? Jak się rozliczam? Już mówię. Violetta Piasecka, zaczynamy? Zaczynamy. W związku z tym, że przede mną długa trasa spotkań autorskich, taka trasa jesienna, dzisiaj właśnie opowiem o spotkaniach. Słuchajcie, wszystko zaczęło się od targów książki. Na targach książki, wiecie, niektórzy z Was wiedzą doskonale, że jestem cały dzień. Od rana do wieczora. Niektórzy mi mówią, Viola, jak Ty to wytrzymujesz? Przecież to godzinę nie można wytrzymać. Wiadomo, czasami są czytelnicy, czasami nie. Mi to nie przeszkadza, powiem szczerze. Lubię bardzo rozmawiać z ludźmi, lubię zapraszać do rozmowy, a szczególnie czekam na biblioteki, na szkoły, no nie tylko oczywiście na czytelników również, ale wiadomo, że wtedy na targach książki, biblioteki czy szkoły przychodzą umawiać się z autorami na spotkania autorskie. Więc jestem cały czas na targach, w Krakowie i w Warszawie. W tym roku przepraszam tych, którzy się zawiedli, że mnie nie było. Pisałam wcześniej o tym na swojej stronie internetowej, że przede mną największe wydarzenie w moim życiu, czyli ślub syna. I dlatego nie mogłam być na targach książki w Warszawie. No, wybrać sobie taką datę, co zrobić. I słuchajcie, i tam biblioteki przychodzą i się umawiają. Oczywiście negocjują honorarium. Im jest dalej, tym wiadomo, od domu, tym jest troszeczkę drożej, bo wiadomo, no koszty podróży z Księżyca nie spadają. Hotel też trzeba opłacić. Trzeba opłacić hotel, trzeba opłacić paliwo. Słuchajcie, i jeszcze musi zostać dla pisarza na kromkę chleba z drzemem, powiedzmy. Więc te honoraria są, no nie wiem, czy są tajemnicą, czy nie są tajemnicą. Słuchajcie, ja wystawiam fakturę, prowadzę normalnie działalność, opłacam ZUS i to wcale nie mały, bo to jest chyba 1300 ponad złotych, więc nie strajkuję, słuchajcie, i nie strajkuję, bo gdybym zastrajkowała, to pff, no strajkuj, kobieto, powodzenia, nikt ci nie kazał zostać pisarką, trzeba było być, nie wiem, kosmonautą. Słuchajcie, ale ja nie narzekam, mało kiedy narzekam, nie jestem nigdy zmartwiona, jestem częściej zła, jak już jestem w jakimś innym humorze niż wspaniały. Więc moi drodzy, biblioteki same do mnie dzwonią, bo to poszło pocztą pantoflową. A jak to się stało, że poszło pocztą pantoflową? Daję z siebie wszystko i to jest podstawa. Na spotkaniach dajemy z siebie wszystko. Spontaniczna wypowiedź. Ile może trwać spontaniczna wypowiedź? 10 minut, 15, 20. Gratuluję! 20 minut spontanicznej wypowiedzi, słuchajcie. To i tak jest bardzo dużo, ale spotkanie trwa godzinę. Co dalej? Więc powiem, jak to robię ja. Dzielę spotkanie na dwie części. W pierwszej części jest opowieść. Jeżeli dzieci są, że tak powiem, rozbrykane, to jest to opowieść wzruszająca. Jest to opowieść na przykład o Hansie Christianie Andersenie, a jego życie wcale łatwe nie było, lub jest to opowieść o wspaniałym Polaku Ignacym Paderewskim. Jeżeli dzieci są smutne, to jest to opowieść wesoła. Jest to jakaś wymyślona przeze mnie bajka lub powiedzmy coś tam wesołego, czy perypetie pisarskiego życia, które przecież no, jak kurtyna opada, to jest naprawdę wesoło. Słuchajcie, a w drugiej części spotkania jest to część rozrywkowa. Wtedy występują również dzieci. Robię dzieciom kabarecik pluszakowy, to jest do mojego wierszyka, szyję sobie pluszaki czy kukiełki i do moich wierszy robimy krótkie przedstawienia, dzieci występują razem ze mną, robimy zagadki z moich bajek, takie zagadki bajkowe, że nawet przedszkolak odgadnie, bo przecież nie chcę zawstydzić żadnego dziecka, że na przykład nie zna odpowiedzi, albo jak ktoś nie zna, to cichutko mu odpowiem, bo przecież wiadomo, że to dziecko nie może wyjść ze spotkania zawiedzione. Jest to oczywiście wywiad, czyli dzieci mogą mi zadawać pytania. Nie muszą być przygotowane na spotkanie. Ja muszę dać z siebie tyle, żeby dziecko chciało samo z siebie zadać mi pytanie. W jakiej grupie, słuchajcie, są spotkania? Kiedyś spotykałam się z dziećmi do czwartej klasy szkoły podstawowej, ale teraz moimi czytelnikami stali się również siódmo- i ósmoklasiści. Może wynikło to z tego, że zostały klasy szkoły, zlikwidowane gimnazja i ósma klasa i siódma doszła do szkoły podstawowej, a czasami w małych miejscowościach są tak malutkie szkółki, że przychodzą na spotkania wszyscy.
I przyznam szczerze, że bardzo polubiłam spotkania z młodzieżą starszą. Z maluchami też oczywiście lubię, ale młodzież starsza zadaje już naprawdę konkretne pytania. Oni mówią też o swoich marzeniach, o tym, co ich boli. Czasami panie z bibliotek mówią, ostrzegają mnie, że no, pani Wiolu, przyjdzie załóżmy cała szkoła, przyjdzie 7-8 klasy, a oni wiadomo, nie potrafią skupić uwagi. Wręcz przeciwnie, słuchajcie, jeżeli jesteśmy przygotowani, my pisarze, jeżeli damy z siebie wszystko, oni są bardzo grzeczni. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby na spotkaniu dzieci rozrabiały. Nigdy. Ja też nigdy nie mówię cicho, bądźcie i tak dalej. Nie uciszam dzieci. Nie robią też tego nauczyciele. Nauczyciele spokojnie mogliby wyjść sobie na kawkę, bo ja naprawdę sobie z dziećmi poradzę. Opowieść po prostu jest bardzo ciekawa. Chwalę się teraz, ale naprawdę tak jest. Przecież gdyby przyjechał pisarz, na przykład gdybym przyjechała ja do biblioteki i zanudziłabym ich na śmierć, to one nie tylko nie chciałyby czytać moich książek, ale nie chciałyby już nigdy przyjść do biblioteki. A przecież nie o to chodzi. Biblioteki płacą nam, pisarzom, honoraria za to, że przyjeżdżamy, po to tylko, żeby czytelnictwo promować. Nie naszą osobę, oczywiście też, ale żeby promować czytelnictwo, żeby dzieci chciały przyjść i poczytać książkę. Zatem mamy dać z siebie wszystko. Musimy przyjść wypoczęci, musimy przyjść uśmiechnięci i jeszcze mówić z sensem. Słuchajcie, już mówiłam, że prowadzę działalność gospodarczą, wystawiam fakturę. Oczywiście koszty podróży wliczam sobie w działalność gospodarczą. Za spotkaniem wystawiam fakturę. Jeżeli to jest blisko mojej miejscowości, to oczywiście honorarium jest nieco mniejsze. Jeżeli jest dalej, to albo łączę spotkania, albo honorarium jest po prostu większe. Co tu zrobić, żeby połączyć spotkania? Jeżeli na przykład nie wiemy, czy się umówi ktoś jeszcze z tej okolicy, a ja sama nigdy nie dzwonię do biblioteki, nie proszę. Nawet jak jestem w pobliżu, czasami biblioteki do mnie mają żal. Pani Wioletko, była pani w pobliżu, dlaczego pani nie zadzwoniła? Mój harmonogram zawsze jest na stronie internetowej. Każdy może zobaczyć, gdzie jestem. Co, zadzwonię do biblioteki i powiem, proszę mnie zaprosić na spotkanie, czy byłaby pani uprzejma zaprosić mnie na spotkanie, a pani mnie na przykład powie, nie, dziękuję, nie cenię pani twórczości. Na przykład, wiecie, jak ja bym się wtedy czuła? Na pewno bardzo źle. Więc sama nigdy nie dzwonię na spotkanie, ale co zrobić właśnie, żeby było drugie spotkanie w tamtej miejscowości? Jeżeli dzwoni do mnie biblioteka, a nie mam spotkania na przykład gdzieś tam na, akurat teraz gdzieś koło Rzeszowa, to wyznaczam troszeczkę dłuższy termin. Mówię, że owszem, ale nie mam spotkania w tej chwili w tej miejscowości i proszę, spotkajmy się za 2 miesiące, wtedy na pewno wpłynie stamtąd zaproszenie, być może, a jeżeli zależy pani na terminie akurat takim, czy panu, to jeżeli zechce pani znaleźć bibliotekę, która również będzie chciała zorganizować ze mną spotkanie, wtedy oba honoraria będą troszeczkę niższe. I to działa, rzeczywiście bardzo dużo mam takich spotkań, więc działam w ten sposób. Przemieszczam się moim własnym samochodem, co też mi pozwala na spotkaniu autorskim sprzedawać książki. Sprzedawać książki z autografem. Za spotkanie, tak jak mówiłam, wystawiam fakturę, a dzieci, każde z dzieci dostaje paragon fiskalny. Żadnej książki nie sprzedaję bez paragonu fiskalnego, ponieważ sama uważam, że jest to bardzo, ale to bardzo w tych czasach niemile widziane. Bym się bardzo źle czuła, gdybym sprzedała książkę bez paragonu fiskalnego. Tak się zdarzyło, że sprzedałam w pewnej miejscowości tak dużo książek, że skończyła się taśma do kasy fiskalnej i już no niestety nie sprzedawałam książek, bo no Takie są zasady gry, a ja jestem, no nie powiem, że zasadnicza, ale no już się przyzwyczaiłam po prostu, że ten paragon zawsze jest, więc dziecko dostaje paragon fiskalny, oczywiście każdemu wypisze piękny autograf, co czasami troszeczkę trwa, więc na przykład jeżeli są 2 spotkania w danym dniu, proszę bibliotekę, żeby na jedno spotkanie przeznaczyła 2 godziny, czyli godziny trwa spotkanie, pół godziny autografy, i pół godziny na przejazd do następnej miejscowości, no bo nie zawsze jest to w tej samej miejscowości, a ja nie cierpię się spóźniać, nie cierpię, jak dzieci na mnie czekają. No i bonus, kochani, no i bonus. To chyba wszystko o spotkaniach. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek, proszę piszcie w komentarzach, a ja Wam oczywiście odpiszę.
Bonus jest taki, co spotkało mnie w pisarskim świecie dzisiaj, tego dnia. Zadzwonił do mnie teatr, ale to właściwie trudno powiedzieć, że teatr tam nie zadzwonił. Ja zadzwoniłam do teatru przez pomyłkę. Miałam w telefonie napisany teatr muzyczny i chodziło mi o teatr muzyczny Syrenka, bo dla nich teraz piszę. A to był teatr muzyczny Forte i zadzwoniłam pani i powiedziała: Pani Wielutko, ściągnęła pani mnie myślami, już miałam do pani dzwonić, bo chcemy pani właśnie scenariusz zlecić. To się ucieszyłam, przyznam szczerze, bo wiadomo, pisarze muszą z czegoś żyć. I będę dla nich pisała scenariusz. To będzie scenariusz tym razem dla dorosłych, dla takiej dorosłej młodzieży i to będzie scenariusz o miłości. No, wiecie z poprzedniego odcinka, że intrygi, miłość dobrze mi idzie w mojej powieści, więc myślę, że sztuka będzie fajna. Nie mogę się doczekać, ale dopiero muszą poczekać do grudnia, bo teraz mam napięty harmonogram i to bardzo. Zadzwoniły do mnie biblioteki z prośbą o spotkanie autorskie, z zaproszeniem. I tak, Zdzieszowice, Pawłowice dzisiaj zadzwoniły. Biblioteka z Podłodzią Gumiłowice, chyba tak mi się wydaje, że tak się nazywa. Miłakowo, Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu. Nie tylko zaprosiła mnie na spotkanie, ale zarezerwowała sobie termin dożywotnio. Dożywotnio zarezerwowała 6 grudnia. Już tam będę chyba 5 czy 6 raz z rzędu 6 grudnia i dożywotnio już jest ten termin zajęty przez Szkołę Podstawową nr 11 w Elblągu. No i oczywiście z takich jeszcze innych rzeczy skończyłam rozdział dzisiaj o Elwirze. To jest taka drugoplanowa postać. To jest żona Marka, narzeczonego Natalii. Jak w modzie na sukces, no ale intrygi, słuchajcie, pełną parą idą. To był trudny rozdział, ponieważ tutaj wybuchła afera polityczna i co teraz dalej się będzie działo, sama jestem ciekawa. Moja mama mówi: dziecko, czy ty z tego wybrniesz, bo oczywiście mama pierwsza czytelniczka, już musiałam jej przeczytać. No i co więcej? No i to chyba na razie tyle, moi drodzy. Subskrybujcie mój kanał. Dziękuję, że mój ostatni film z takim dobrym odbiorem się spotkał. Sama jestem zdziwiona. Słuchajcie, w 2 dni 300 wyświetleń, jak na takiego malutkiego youtuberka, no mini youtuberka jak ja, to naprawdę wspaniale, 53 subskrypcje, dziękuję. Słuchajcie, subskrybujcie, komentujcie, polubiajcie, łapki w górę. Mam nawet jednego cichego hejtera, który daje mi łapki w dół. No tam, słuchajcie, jeden hejter nie zaszkodzi. I co jeszcze? Do zobaczenia w następnym odcinku. Aha! Najważniejsze, postanowiłam, że będę teraz publikować filmiki regularnie we wtorki i w piątki o godzinie 16. A zatem do zobaczenia. Dziś jest poniedziałek, nagrywam ten filmik, bo jutro się wybieram do Zielonki pod Warszawą i tam na spotkanie autorskie o 16:30. To będzie spotkanie i dla dzieci, i dla dorosłych. Słuchajcie, kto chce mnie zobaczyć na żywo w akcji, kto chce uczestniczyć w konkursie, a będą nagrody niespodzianki. To i dla dorosłych też, to zapraszam serdecznie. Zielonka Parcele, Województwo Mazowieckie pod Warszawą, 16:30. Zaczynamy. A dzisiaj się z Wami żegnam. Pa!